Dzisiaj pojadę do Malic, wioski oddalonej od Sahrynia o 5 km, do pani Marii, która opowie nam o członkach swojej rodziny, Polakach i Ukraińcach, którzy zginęli z ręki polskiej i z ręki ukraińskiej w okresie II wojny światowej w tej wsi. Pójdziemy również na grób jej dziadka Antona, Antoniego Kwaśnego, który zginął w wieku 70 kilku lat w Malicach 10 marca 1944 roku. Tutaj był ukraiński cmentarz, tak? Prawosławny. I co się z nagrobkami stało? A te co byli, to są. A co to Ukraińcy byli chowane, to nikogo nie ma. I widzi pan, wszystko pozarastało. Wszystko pozarastało, właśnie. Tak. Tam jeszcze niektóre nagrobki stały kilka lat temu, a część była tam gdzieś na takim śmietniku, tak. Wyrzucona. O, to tych... tam tu byli Niemki, to byli. Jakieś byli jeszcze ruskie, dawniejsze. O. Prawosławne, tak. Ten dziadzio Kwaśny, co go zabili, ten z wąsami. Kwaśny Seweryna Józef Antoni. A to Józef to syn jego. Antoni żył lat 72. I syn tego. Zginął tutaj 10 marca 1944, tylko że na grobie, z tego co widzę, jest data rok 43. To jest pomyłka, czy to jest... Nie, chyba pomyłka jakaś, bo to może oni dokładnie już nie wiedzieli, jak robili. Aha. Bo wiem, to już zostali dzieci, wnuki, to już może tak dokładnie nie powiedzieli. Tak. I dziadek zginął, jak polska partyzantka wracała z Sahrynia. Tak, polska partyzantka tam naszła na ten Sahryń, jak tam już to wszystko zrobili, wracali do domu, no i wszyscy ze wsi uciekali, gdzie mogli. Dziadek wyszedł, taką krowę miał, wyszedł to tak niedaleko, jak było tam w te krzaki. A oni wracali, no i stąd przypnęli i koniec. I to byli miejscowi partyzanci? Znali dziadka. Może wie pan, byli jakiś obcy, ale przeważnie, no nasze byli znajomi. Tak. Ale nasz dziadek w żadną konspirację ukraińską nie był zaangażowany. To był taki spokojny, stary człowiek. To była biedudnia taka. Tak. To on nic nie miał z czym do czynienia wcale. Jasne. No ale to się nie wybierało, wie pan, jak było. No tak, tak. Dziadek był wyznania prawosławnego czy rzymskokatolickiego? Nie pamiętam. Chyba prawosławny, mi się zdaje. Tak mi się zdaje, dokładnie też nie wiem. Rozumiem. Bo tak jak dziadek się żenił, to niby on był Ukraińcem, a żona jego była Polką, z polskiej rodziny. To musiał być tym prawosławnym, nie? Tak. No. Jego żona jak miała na imię? Maria. Maria. Ona tam niedaleko pochowana jest, moją mamą razem. Bo to moja babcia była. A znowu mego wujka to też, tylko to już Ukraińcy napadli. No to też go w nocy, przyszli w nocy, nie zabili, ale brzuch mu rozcięli. No i zabrali się pośleć, tam ciotka i żona jego i teściowa, tam co mogli robili, no ale coś, jak wszystko wyszło z niego. Tak. I zmarł. A jak się wujek nazywał? Stanisław Woźniak. Woźniak. I też miejscowi to byli Ukraińcy? Nie, to byli tu, jak Sahryń, wie pan, ten, jak to nazywali u nas, Powolanki. Tak. Ten to jak się na Hrubieszów jedzie tamto szosą. To byli stąd taki znajomi, oni byli te Ukraińcy. Ale znajomi też. Znajomi, bo oni tu napadali co noc, oni tu harasowali. I to było przed Sahryniem czy po Sahryniu? Nie pamięta pani? Nie wiem pan, już tego nie powiem. Jasne. Chyba mi się zdaje, że przed. Tak mi się zdaje, że przed. No dokładnie nie powiem. Łagoda, Ukrainiec, też tutaj. I on też tutaj zginął, tak? Tak, o, to był taki Ukrainiec pierwszej klasy. Aha, ale w latach II wojny światowej zginął? Tak, tak. Tak. Aha, czyli to była osoba zaangażowana w jakąś taką konspirację, w ruch podziemny, w jakąś partyzantkę. Ja panu tylko powiem tyle. Moja teściowa tak opowiadała. Bo ten Łagoda to był w moim rodzinnym domu pierwszy sąsiad z moim tatą. Bardzo się dobrze żyli. On był bardzo bogaty. Mój tato był biedak, jak na dawniejsze czasy. I teściowa mówi, że on należał do jakiejś partii, mówiła mi jakaś to była, już nie powiem dokładnie. I coś tam jego śledzili za coś. To on przeskarżył naszych Polaków. To mego teścia, tu zmarlić 5 ludzi było. I później wzięli ich do więzienia, to chyba byli już te Niemcy. W Hrubieszowie siedzieli 6 tygodni. I potem ich wzięli, o tam w tym lesie pod Hrubieszowem. W Dębince. W Dębinie, tam ich pobili. Rozstrzelali. A za 6 tygodni po śmierci tych naszych, to dopiero nasza partyzantka znowu, mówi, zorganizowali i do niego do domu poszli. Dali mu list poczytać, za co ginie, że za nich. I go w mieszkaniu zabili. Tutaj w Malicach? W Malicach, o, to mieszkanie jeszcze stoi, jakie stare. I on tutaj jest pochowany, tutaj niedaleko pani w tym mieście, ja pamiętam, bo była mała, ale byłam na pogrzebie. To jeszcze mniej więcej pokażemy, czyli to by było tutaj, w tym miejscu. Jest taką, jak tu, to pusty leży.